Radio Centrum. Bliżej muzyki. Any of you f***ing pricks move! And I'll execute every motherf***ing last one of you! Film z filmem o filmie. Magazyn filmowy Jak się patrzy w Akademickim Radiu Centrum. W każdą niedzielę o 13:00. Stało się, wybiła 13, dokładnie 5 minut po. Witamy serdecznie w magazynie filmowym Jak się patrzy. Tomek Kulesza i Grzegorz Szyliński. Mam dzisiaj jakieś fatum, no bo tak, wczoraj się witałem o poranku, potem się żegnałem po północy, dzisiaj witam się znowu o 13. A jakoś ale tak ja dziwnie. Tak też miewałem swego czasu w radiu. Ale... miałem tak bardzo często w soboty, że przychodziłem na godzinę 7 rano na poranek, później czasami raz się trafił Dziki Zachód do zagrania, a później jeszcze domówka. Fajnie było. Jakie to było. Ale dzisiaj nie o muzyce, nie o naszej historii, ale o filmach będziemy sobie rozmawiać. Kilka fajnych produkcji pojawiło się w lubelskich kinach, o których warto wspomnieć. Jest animacja, jest film o samochodach, w którym to zebrała się chyba cała ekipa, która wystąpiła w poprzednich 5 odcinkach. I to najwidoczniej, i to chyba jeszcze będzie nie koniec, ale o tym to później. No tak, bo zostawili sobie panowie furtkę, żeby 7 nakręcić i z tego co wiem, 7 już jest w trakcie planowania. Nastawimy również drugie oblicze, postaramy się przyjrzeć zaślepionej, no i jak nam starczy czasu, to zagościmy u niej w domu. To wszystko do godziny 15 w magazynie filmowym Jak się patrzy. Do tego jeszcze niespodzianka, zapowiedź filmu, który jest stawiany na równi z Gwiezdnymi Wojnami, ale o tym za chwilę. Są takie dwa filmy o fantastyce, które królują wśród naszych rodaków i mieszkańców Lublina, bo są grupy, które pałają się oglądaniem wszystkich części po kilkanaście razy tego to filmu. Pierwszym to są Gwiezdne Wojny. To chyba nie zaprzeczysz. No oczywiście, że nie. A drugim? No to jest bez wątpienia Star Trek. Star Trek, tak jest. Jest taka grupa Kronos, nazywają się panowie z Lublina, którzy pałają się przygodami załogi USS Enterprise. Ostatnio nawet, trzeba to o tym powiedzieć, 12 filmów w 12 miesięcy, Star Trek, taką serię filmową zrobili, biblioteka multimedialna Biblio i American Corner, no i fundacja oczywiście IKC Kronos, takie filmy prezentują. 24 maja mieliśmy okazję i przyjemność o godzinie 17 oglądać Star Trek The Motion Pictures. Wiem już, mam informację, że... czekaj, niech tylko zdanie tą informację. Gdzie to jest? Przedostatni piątek czerwca będzie Star Trek 2 Gniew Khana. Będzie można sobie obejrzeć. No i panowie już również mieli przyjemność oglądać pokaz przedpremierowy Star Trek Into Darkness w Cinema City. No i wrażenia ich są całkiem pozytywne. A jeżeli chodzi o ten film, no to tak z opisu można wywnioskować, że załoga USS Enterprise musi pojmać bezwzględnego terrorystę, zanim ten zniszczy ich organizację od wewnątrz. Jesteś fanem Star Treka? Znaczy wiesz co, ja zawsze byłem akurat fanem bardziej Gwiezdnych Wojen niż Star Treka, chociaż Star Treka też bardzo lubię. Teraz tylko, że za dużo było tych części. Nie wszystkie. I z ręką na sercu przyznam, że nie wszystkie oglądałem. Wiesz co, moim zdaniem to jest akurat plus. Ja tu Star Treka, że było dużo części. Znaczy, zawsze mieli bardzo dobry pomysł na kolejną część. Ale zobacz, ten film jest naprawdę przełomowy. No jest, bez wątpienia. Że w tamtych czasach... Umiesz zrobić jak Spock? Że w tamtych czasach można było przedstawić taką technologię, jakbyś teraz się rozejrzał po tych wszystkich nowinkach, które gdzieś na nas otaczają, to w tym filmie to wszystko było zawarte. No oczywiście, że tak. Nie no, to jest naprawdę film już kultowy. Cała seria jest kultowa. Ma niebagatelne znaczenie dla całej popkultury i mało jest ludzi tak naprawdę na świecie, którzy tego filmu jeszcze nie oglądali. Przynajmniej jednej części. No dostaję informację, że w załodze Kronosa również są panie, tak więc panie i panowie, żeby nie było, mieli przyjemność oglądać najnowszą część. Jak widać, kobiety też lubią fantastykę, opowieści o tym, co się dzieje w galaktyce dawno, dawno temu. Fajny jest ten film. Ja mam nadzieję tylko, że W ciemności to będzie naprawdę taki fajny ukłon do tych klasycznych Star Treków, do tych dawnych części.
zrobiony w podobnym stylu, w stylu właśnie klasycznego Star Treka. My obiecujemy, że zaprosimy kogoś z Kronosa do nas, do magazynu filmowego, jak się patrzy, przed ostatnim piątkiem czerwca, kiedy to będzie. Fajnie sobie można będzie obejrzeć drugi film z serii Star Trek. Tylko dla przypomnienia powiem, że to wszystko ma miejsce przy ulicy Szaserów 1315 w Lublinie. To wszystko biblioteka multimedialna Biblio. Jeżeli ktoś był 24 maja, to mógł oglądać pierwszą część Star Trek The Motion Pictures, a teraz będzie część druga. No i 12 filmów w 12 miesięcy, czyli cały rok ze Star Trekiem można spędzić. Więc bardzo przyjemnie. Filmy sobie wszystkie pooglądać. Fajna zabawa, jak ktoś ma czas i ochotę, no to naprawdę warto, bo to ale jest nie sądzisz, jednak kawał klasycznego. Nie sądzisz trochę, że Gwiezdne Wojny mają, nie wiem, większą siłę przebicia? Znaczy, że... wiesz co, chyba Gwiezdne Wojny miały dużo lepszy marketing i PR tak naprawdę niż no bo Star jeżeli, Trek. No bo tak, Star Trek, okej, teraz te filmy, które będą no, w ciemności, w trójwymiarze. Moim zdaniem, no mam taką nadzieję, tego jeszcze filmu nie oglądałem, ale mam nadzieję, że on dorówna Gwiezdnym Wojnom i będzie z nimi konkurował, wiesz, na jak równy z równym. Znaczy, no tak jak mówię, no tutaj głównie marketingowcy byli odpowiedzialni za kolosalny sukces Gwiezdnych Wojen. Star Trek chyba jednak troszeczkę w tej kwestii odpuścił, pofolgował sobie. No to akurat nie było dla nich za dobre. Ale to są zupełnie inne historie, historie, które trwają już przecież tyle lat cały czas i ludzie do nich bardzo chętnie wracają, więc ponadczasowość tych produkcji jest jak najbardziej fajna. Magazyn filmowy, jak się patrzy, na pewno odwiedzi kino, obejrzy najnowszą część przygód USS Enterprise. Nie można sobie odpuścić tego. No tak. No i spotkamy się pewnie za tydzień i o tym filmie sobie już trochę więcej porozmawiamy. A my jeszcze raz zapraszamy. Przedostatni piątek czerwca. Biblioteka multimedialna Biblio. A tam druga część przygód USS Enterprise Star Trek 2, tak więc zapraszamy serdecznie w imieniu naszej redakcji oczywiście i załogi Kronosa z Lublina. Panie i panowie, żeby nie było. Żeby nie było. Akademickie Radio Centrum. Bliżej muzyki.